Dziś prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z ekip nie zawiedzie i zobaczymy sporo ofensywnej piłki. Zostańcie Państwo z nami. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Minnesota United zmierzy się z Seattle Sounders. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Bierze teraz na siebie ciężar gry, ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Lewandowski. Stuprocentowa okazja! Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem! Spójrzmy raz jeszcze, jaką świetną robotę wykonał tutaj Lewandowski. Minął swojego obrońcę i znakomicie dograł piłkę. A Lewandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkarza. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. I to tyle z tej akcji. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski, będzie groźnie. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Mamy strzał. I stanął na linii strzału. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Lautaro Martinez. I teraz niestety przerwana obiecująca akcja. Był spalony. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Dobrze, teraz mija rywala. Lewandowski, będzie groźnie. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Lautaro Martinez, jak to rozwiąże? Ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś dobije? Trochę szkoda, że nie padła bramka po tym strzale. To by nam wyjaśniło sytuację. Przy obecnej jednobramkowej przewadze jeszcze wszystko może się zdarzyć. Raz się nie udało, może tym razem się uda. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Oj, proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa.
rusza do przodu skrzydłem, ma sporo przestrzeni. Tak, świetnie teraz bramkarz. Wkrótce rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zapraszamy na transmisję z EA Sports. Zaraz przerwę, bo jest groźnie. I mamy gola Roberta Lewandowskiego. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. 2 do 0. Gramy dalej. Be sure to purchase today's fan item of the game. A personalized t-shirt in team colors. The item of the game is available at all merchandise. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Piłką Robert Lewandowski. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Dobra decyzja, udane przejście. Ależ doskonała sytuacja. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Od tego tu właśnie jest. Pewnie interweniuje. Wprowadza spokój w obronie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Lautaro Martinez. Piłka wybita spod nóg rywala. Przesuwa się z piłką. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Przemilczmy teraz tego wolnego. Tak będzie najlepiej. Cóż to, może celował gdzie indziej. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Uwaga, będzie okazja! Chorągiewka w górze. Trochę za wczesny był ten start do piłki. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Substitution for Seattle Sounders, leaving the match, number 6, João Paulo, to be replaced by number 22, Kevin Rowe. I to tyle z tej akcji. Morris, Rowe. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Powolutku. Ja do ciebie, ty do mnie. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.